Siemano, w nowym vlogu. Znowu stary my. Skład. Stary znaczy, skład. Taki skład średnio stary. Stary my, nie, stary my. Stary my, stary skład. Stary my, nowy vlog. Słuchajcie, odzywamy się, bo wam obiecałyśmy, że powiemy wam historię przyczepki elektrycznej Justynki. Justynki. Bo, Justynki, tak. Koniecznie musi być Justynki. Więc słuchajcie, skończyliśmy chyba na tym, że przyczepa wraca do dealera, tak? Na reklamację. A, że my skończyłyśmy. Tak, tak, chyba na tym była skończona historia. Że przyczepa wraca do dealera na reklamację. A czy wiesz co, było w ostatnim vlogu tak bardziej jako wstęp, że zabrana była. Ale dobra, to możemy odtąd zacząć. Tak, więc przyczepa wróciła do dealera, Justyna ją z powrotem zawiozła do dealera. Na reklamację, w ramach tak. reklamacji. Miała pewne uwagi, oprócz tych, które mówiliśmy na vlogu, to były jeszcze takie małe, jakieś takie niedociągnięcia. No typu nie zamykająca się szuflada. O, takie tak, bzdury jakieś, to takie bzdury do naprawy, tak. Mhm. No i co dalej, Justyna? No i co na to dealer? Szczegóły się w tej chwili wdawać nie będę. Nie, nie, nie. Myślę, że w podsumowaniu to będzie, jak już ta przyczepa tak. będzie działała. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dealera, to nie chcemy się wypowiadać na ten temat. Nie. Szkoda gadać. W każdym razie przyczepka została zabrana od dealera. Znaczy pan chciał niby pomóc, ale nie miał czasu, ale chciał, ale nie wiedział. Jakaś tam propozycja tak, była. Natomiast propozycja była, ale się okazało, ale Justyna, propozycja była, ale dużo droższa ale niż którą ty byś mogła sobie na rynku wolnym zrobić, tak? Czy to jest raz, a dwa, że ona nie rozwiązywała wszystkich problemów. Nie, nie rozwiązywała problemów, dalej by był problem z prądem w przyczepie, ponieważ w przyczepie jest zamontowany, nie wiem jak czyli to nazwać. Indukcja jest o zbyt dużej mocy tak. i ta przyczepa nie daje rady, a nie. już na warunki polskie, gdzie jest jednak sporo tych zabezpieczeń. Zresztą kochani, Justynka się dopatrzyła na stronie głównej Knausa, po angielsku jest napisane, że przyczepa nie jest na nasze warunki. Także w ogóle wiecie, to już nie, bez komentarza. Wiecie co było napisane? Że to jest dla urlopowiczów sezonowych, mm-hmm. czyli nie całorocznie. I zresztą ja nie oczekiwałem, że ta przyczepa będzie zimowa. No nie, bo nie, mało nie, kto nie. ma zimową, bo, tak, ale tak. że jednak będę mogła grzać zimą, bo to była podstawa. Tak. To była słuchajcie, prawda jest taka, że gdybyśmy miały tą wiedzę, którą mamy w tej chwili, przyczepę by Justyna nie kupiła, zdecydowałaby się na gazową. Justynki. Tak. Zdecydowałaby się centralnie na gazową, ale trudno, trafiliśmy na ludzi, którzy myśleliśmy, że mają wiedzę, jednak jej nie mieli, a sprawiali takie dobre wrażenie, więc to też trzeba uważać, bo czasami sól wygląda jak cukier. To znaczy tak, wiecie co, jednak nie bazować na wiedzy nie. jednej osoby, tylko sprawdzać. No wiecie ja co, tutaj... tam pod tym naszym filmem, co mówiliśmy o tych konkretnych rzeczach, co tam jest, nie działa i w ogóle, dużo takich komentarzy było, że nasza wina jest, że my nie sprawdziliśmy tego. Tak, to jest naszą winą, my to bierzemy na klatę. Rzeczywiście powinniśmy poczytać, nie w internecie, bo tego nie było w ogóle informacji w internecie na temat tej przyczepy. Szczątkowe bardzo. Bardzo szczątkowe, ale rzeczywiście powinniśmy się uprzeć o instrukcję obsługi. Ale kto tak robi? No nikt tak nie robi, słuchajcie, jeżeli teraz ja będziemy idę, tak robić. Kochana, no ale właśnie nie będziesz tak robić, bo jeżeli pójdziesz do salonu po samochód, no tak. Będziesz to sprawdzała, nie, nie, tyle nie. tylko, że to są rozwiązania powiedzmy sprawdzone, no to tak, było nowe, tak, więc nowe. Jeżeli ja idę, no jak do mnie przychodzi klient, to sprzedawca jest od tego, tak, że tak, w tej aplikacji tak. to nie zadziała. To musi pan inne tak. rozwiązanie zastosować. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy dlatego kupili samochód. Samochód. Jeżeli on mi potem mówi, sorry, że on nie był świadomy, no to ja rączki rozkładam. No, tak, tak. No jednak uważamy, że ten sprzedawca powinien być świadomy. Skąd ja mam wiedzieć, że on nie był świadomy? No, że on jest niekompetentny. Ale dobra, spoko. Bierzemy to na klatę. Słuchajcie, prawda jest taka, że gdzieś tam po drodze Justyna była u prawnika. Sprawa jest do wygrania, ale to trzeba iść do sądu. A jej się nie chce. Ona nie ma czasu. No, ona chce jeździć, ona chce podróżować. Tak. Spodnie. Zamrożone spodnie jak zimą na balkonach, takie sztywne. Słuchajcie, nam to chodzi o podróżowaniu i o fan. Fan, mamy mieć tego fan, a nie się tutaj użerać teraz. Chcemy mieć fan z elektrycznej przyczepy. Tak, tak. Tak. No i słuchajcie, no i co? Trzeba ją zoperować. Tak, no i teraz ta smutna kwestia. Smutna kwestia jest taka, że Jarek, o którym mówiliśmy, że zginął w wypadku z córcią, podjął się naprawy tej przyczepy. Słuchajcie, miał wizję na temat tej przyczepy, chciał ją przerobić. Już było ustalone wszystko. Przyczepa już była zabrana od dealera, zawieziona do Jarka. No i niestety dwa dni później zdarzył się ten tragiczny wypadek. Słuchajcie, ja jeszcze podlinkuję tą zrzutkę, bo może
jeszcze by było, moglibyście pomóc. Jeżeli jeszcze będzie tak, wdowie. Bo dzięki Wam. Dzięki też innym. Tak, też bardzo byśmy chcieli podziękować, vlogów, słuchajcie. Tak, jest taki odzew wśród w ogóle rodziny karawaningowej, wśród w ogóle moich widzów, i słuchajcie. Nawet poza, nie? Tak. Właśnie. Z całego dzięki serca Wam chciałabym podziękować za tą pomoc, bardzo. Tak, którą okazaliście, za te słowa współczucia, te bardzo takie miłe słowa, które uderzają naprawdę w serce. W takich wypadkach nie wiadomo, co powiedzieć, a jednak fajnie, że umiemy się ze sobą zebrać z tym wszystkim. Więc słuchajcie, na szczęście, no ciężko powiedzieć. Justyna chyba byłaś jedną z ostatnich osób, z którymi rozmawiałaś z Jarkiem przed wypadkiem. Mhm. I ustalone już wszystko było z Jarkiem. Jarek już Justynie powiedział, co będzie robił, tak, jakie ma wizje. Tak, on to w ogóle, wiesz co? On to też traktował dla siebie jako wyzwanie. On miał coś takiego w sobie, no miał tą taką pozytywną energię i on to traktował tak, jako wyzwanie, ale bardzo pozytywnie do tego podchodził, tak. Nie? Że on, on był osobą pozytywną, tak, ja go poznałam, słuchajcie, w uroczysku na topienie Marzanny. Pierwszy raz się z Jarkiem spotkałam, no to rok temu, już zaraz będzie rok. Potem się pojawił w Poznaniu, na strefie retro ze swoją przyczepką, tak, która pięknie wyglądała, oświetlona, można sobie też na stronach zobaczyć. No i co? No i w ogóle, no wiecie co, no nie ma osoby, która by się wypowiadała nawet w minimalnym procencie. To był człowiek naprawdę służący pomocą dzień i noc, słuchajcie. No, to nie. Zarażał. On potrafił w nocy, bo on miał do tej pory zakład mobilny, chciał stacjonarnie go sobie otworzyć, stąd ta przeprowadzka do tego koła i kupienie tych magazynów do remontu. Mówię, to nie była firma prosperująca, słuchajcie, nie wiadomo jak, stąd ta zrzutka, więc on no po prostu chciał zostać z rodziną na miejscu. Życie. Tak. On chciał zostać z rodziną na miejscu, do tej pory miał serwis mobilny, słuchajcie, on w nocy o północy przyjeżdżał, on do ludzi po prostu jeździł, nigdy w życiu nikomu nie odmówił pomocy, także naprawdę człowiek o ogromnym sercu i pasji. Słuchajcie, bo ja jak właśnie szukałam osoby, która ma taką elektryczną przyczepę, to ja na tych różnych grupach karawaningowych właśnie zamieściłam taką prośbę, żeby ktoś się ze mną skontaktował. No i jedną z pierwszych osób był właśnie Jarek. Podał do siebie numer telefonu. Od razu chciał pomóc, słuchajcie. Tak. Także ja od razu z nim rozmawiałam, że w razie czego to dzwoń, to ja ci pomogę, tak? No i de facto na tym się skończyło, tak, że miał mi pomóc. Tylko, że los troszkę inaczej zdecydował. No, los miał trochę inną dla niego drogę, no. Nie, dobra, słuchajcie, i przestańmy już, bo ja za chwilę się znowu rozkleję. Bo do mnie to, mimo tego, że to już dawno temu było, znaczy dawno, no, dawno i niedawno, ale już trochę wcześniej było, ja cały czas mam to. Dlatego, że ja dostałam telefon w dniu wypadku, to była sobota, słuchajcie, byłam świeżo po pogrzebie, po pogrzebie cioci i dostałam telefon od przyjaciela Jarka, że Jarek miał wypadek z córką, że nie żyje, no i że trzeba zabrać przyczepę Justynki z placu. Tam jest jeszcze był kamper na tym placu, też szukali właściciela tego kamperu. Ale znalazł się chyba w ciągu 2 dni się znalazł, nie? Jakoś tak było, że od razu w niedzielę ktoś napisał, że tak, że się znalazł. Także słuchajcie, my do koła, bo to było miejscowość koło, tam stacjonowała przyczepka. Mieliśmy bardzo daleko, to był śnieg, to było po prostu masakra, słuchajcie, pogoda, znaczy, no ta sobota. Ja się jeszcze obawiam takich warunków, tak, pogodowych. Justynka jeszcze się boi, jeździ tak zimą, robi teraz prawo jazdy. Prawo jazdy czy prawa jazdy w końcu? Dla mnie prawo. A co za różnica? Żadna. W każdym razie uczy się jeździć, słuchajcie, na pewno B plus E. O, właśnie. Tak. I bała się jeszcze, także pojechał nam Piotr z brygady RR. Piotruś, pozdrawiamy cię serdecznie. Kochany jesteś. I bo on miał dużo bliżej do koła, no i jest pewniejszym kierowcą, tak? Więc pojechał nam odebrać i przywiózł ją nam do siebie. I teraz my do niego jedziemy, słuchajcie. Po przyczepkę. No jest nowa dla niej szansa. Jest nowa szansa, bo odezwał się też do nas też dobry nasz kolega, który jeździ z nami na zloty. Na razie będzie w tym vlogu w ogóle, że do niego jedziemy. To jest firma z Krakowa. Jak będziemy jechać, to Wam powiemy dokładnie co i jak. W każdym razie zabieramy dzisiaj przyczepkę od Piotrunia naszego. Zabieramy ją do Domciu i jesteśmy umówione do Krakowa. Mamy plan jechać z przyczepką.
przedstawiła Justynka naszemu koledze dokładnie to, co powiedział nam Jarek, żeby to były zalecenia Jarka, żeby jednak zostało to wszystko według Jarka. Wojtek w ogóle powiedział, że nie ma z tym żadnego problemu, nawet przychylił się do tego, że budżet, który ustaliła Justynka z Jarkiem, Wojtek powiedział, że bierze też na siebie, także też naprawdę super. Fajna postawa. Bardzo fajna postawa, także Wojtuś, też Ci serdecznie dziękujemy za tą postawę. Będziemy do Ciebie jechać, oczywiście wszystko to będzie w tym jednym vlogu. I wszystko Wam teraz naświetlimy. Przyczepa jedzie z Łodzi do domu, do Radomia, potem z Radomia jedziemy do Krakowa, żeby ją zawieźć. No i wszystko resztę powiemy Wam później, także na ten czas to chyba tyle chciałbyśmy Wam powiedzieć. No tak? Może ewentualnie jeszcze pokażemy przyczepę. Tak, przed operacją. W każdym razie, słuchajcie, jest nadzieja. Jest ogromna nadzieja, już była z Jarkiem, także teraz jest też ogromna nadzieja. No ale niestety przyczepa nie będzie elektryczna. Znaczy, ja nie wiem, czy niestety. No, nie, znaczy, chcemy, była... nie, chcemy, żeby nie była elektryczna. Słuchajcie, wszystko na nie. Przyczepa elektryczna, jeżeli chodzi o naszą sytuację karawaningową, nie. Odradzamy, na dzień dzisiejszy odradzamy, to jeszcze nie na to, nie ten czas. Tak, nie ten czas. Słuchajcie, naprawdę szczerze, uczcie się na naszych błędach, my go popełniłyśmy. Przyczepa będzie przerobiona całkowicie, więc de facto zapłaciłyśmy, kupiłyśmy elektryczną, a skończy się na tym, że ona nie będzie elektryczna, ale cieszymy się z tego, że w ogóle da się ją naprawić. Tak. Bo jeżeli chodzi o wygląd, przyczepka już też jest zakochała. Także słuchajcie, tyle w tym temacie na razie, tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie. My będziemy mieć burzę mózgów właśnie u tego. Tak, jedziemy do Krakowa i tam postaramy Wam się wszystko też pokazać. Ja już z Wojtkiem rozmawiałam, więc Justynka też rozmawiała, więc wszystko będzie, słuchajcie, dopięte na ostatni guzik. Wszystko Wam pokażemy. Także na razie się z Wami żegnamy, ale nie żegnamy się we vlogu, tylko żegnamy się na razie, bo później się odzywamy. Z tej drogi. Tak, z tej drogi do Łodzi. Także trzymajcie za nas, słuchajcie, kciuki, bo my jesteśmy, zresztą my zawsze jesteśmy optymistyczne, nie? Optymistycznie nastawione. No. Jesteśmy wesołe babki. Wesołe babki. Mimo, że jesteśmy stare, to jesteśmy wesołe. Ja tam stare. Takie trochę... Ja tam stare. Ale nie zaciągamy mułę. Jak będziemy miały 90 lat, no, to może też będziemy jeździć karawaningiem. Tak, też będziemy. O. Zresztą czasami jak oglądam jakieś filmiki z takimi babkami śmiesznymi, które to po tańcówki sobie urządzają. No, wieku fajnie tak. No to taka starość jest fajna. My robimy to samo. Ja mam nadzieję, że nam zdrowie pozwoli, bo ja na razie póki co, no to nie. No to zdrowia to nie mam na razie. Słuchajcie... Dobrze, że Ci dzisiaj nie boli, bo bym się no, raziła, nie boli mnie, ale nadal, słuchajcie, podnoszę tylko do takiego... Mam ciągłą rehabilitację. Słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o te vlogi. Nie pokazuję się na vlogach z tego tytułu, że ja mam codziennie rehabilitację. Ja codziennie chodzę na ćwiczenia, na masaże. Codziennie półtorej godziny mam zabiegów, więc to nie jest... No nie mam co Wam pokazywać. No taka jest prawda. Siedzę w domu, Łukaszek robi co może, jeździ z dzieciakami, nagrywa, tak, żebyście coś tam mieli, bo byśmy musieli odstawić kamerę i nic nie nagrywać, bo ja niestety jestem unieruchomiona w domu. Kurde, dobrze, że jest Was dwoje. Tak, ja dobrze, że nas jest dwoje. No, no niestety bym musiała zawiesić, bo nie, bo to by, no, 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 no co, no co. Czyli nie bym, nie... Chyba byś na rehabilitanta nie nagrywała. Nie. Chyba, że fajnie. Ale mam fajnego rehabilitanta, także też pozdrawiam. Jest naprawdę fajny i gaduła jak ja, także... Ale... leci nam czas, moment nam leci czas. Dobra, słuchajcie, odzywamy się do potem. Pozdrawiamy. No i jesteśmy. Siema. Cześć, Ania. No. Dwie przyczepki, słuchajcie, zobaczcie. Justynki i RR-ki. No, stoją. Dobra, idziemy na kawę, zaprosisz nas? Idziemy, no jak? No. Idziemy na kawę, nie zabieramy z Was. Nie zabieramy Was ze sobą, idziemy na kawę. Nara.